Współczesny świat potrzebuje energii i to w ilości obecnie trudnej do wyobrażenia. Napędzamy i karmimy urządzenia, począwszy od tych najmniejszych. A kończąc na ogromnych fabrykach. Energia w różnych formach była, jest i będzie potrzebna ludziom w celu poprawy jakości i długości godnego życia. Każda nowoczesna gospodarka potrzebuje energii w dużych ilościach, a z drugiej strony każdy zwykły człowiek codziennie z niej korzysta. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, w transporcie, ogrzewaniu czy oświetleniu. Obecnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, zgodnie z danymi krajowych sieci energetycznych, wynosi w Polsce ponad 160 terawatogodzin, czyli 160 miliardów kilowatogodzin. A kilowatogodzina to jest ta jednostka, którą widzimy na naszym rachunku za prąd. Odbiorcami energii elektrycznej są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i przemysł. Z drugiej strony obserwujemy dynamiczny wzrost zużycia ciepła systemowego dla celów komunalnych i przemysłowych. W Polsce zlokalizowane jest kilkanaście grup przemysłowych, które rozproszone są na terenie całego kraju. Jasne jest, że do napędu instalacji i produkcji niezbędna jest energia. W wielu z nich jest to para o wysokiej temperaturze, która w tym przypadku staje się po prostu surowcem. Dostępne prognozy zgodnie wskazują, że zapotrzebowanie na paliwa, ciepło przemysłowe i energię elektryczną stale rośnie. Obecnie w głównej mierze to kotły węglowe i gazowe dostarczają ciepło do zakładów przemysłowych, na przykład rafinerii, zakładów chemicznych, zakładów produkujących papier, stal czy cement. A elektrownie zamieniające energię zgromadzoną głównie w paliwach kopalnych na energię elektryczną niezbędną do zasilania maszyn. Najwyższy udział w polskiej produkcji energii mają pierwotne surowce – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, a dalej odnawialne źródła energii, których całkowity udział oscyluje na poziomie kilkunastu procent. Należy pamiętać, że produkcja energii z paliw kopalnych to po prostu spalanie i wiąże się to z emisją dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji. Dla Polski, opierającej swą produkcję energii właśnie na spalaniu, węgiel stwarza poważne problemy. Polacy, jako odpowiedzialne społeczeństwo, mające świadomość negatywnego wpływu ludzkiego zachowania na środowisko naturalne i na zdrowie, dążą do wyeliminowania szkodliwych następstw emisji paliw kopalnianych i zastąpienia nowymi mocami wytwórczymi o niskiej emisyjności. To nasza inwestycja w czyste środowisko naturalne i nasz wkład w przeciwdziałaniu niebezpiecznym zmianom klimatu. Paliwa kopalne wpływają praktycznie na wszystkie aspekty naszego życia i nie ma jednego prostego rozwiązania na ograniczenie ich spalania i emisji dwutlenku węgla. Uzyskanie powietrza wolnego od zanieczyszczeń wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń oczyszczających bądź wymiany istniejących źródeł na nowe, niskoemisyjne instalacje. Uniezależnienie się od paliw kopalnych jest wielkim wyzwaniem i inwestycją w zrównoważoną gospodarkę. Jedynym realnym sposobem, aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, a co za tym idzie, zredukować emisję dwutlenku węgla, jest zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej, tak aby zielona produkcja energii stała się poważną alternatywą dla tradycyjnej. Zróżnicowanie wykorzystania źródeł energii i zastąpienie starych, wysłużonych kotłów węglowych i gazowych dostarczających ciepło w zakładach przemysłowych zmniejszyłoby ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i poprawiło efektywność. To też warto rozpocząć pracę nad wprowadzeniem do miksu energetycznego bezemisyjnego
bezpiecznego, taniego i stabilnego źródła, które mogłoby zasilać przemysł, i takim źródłem mogłaby stać się energetyka jądrowa. Naukowcy pracują nad wdrożeniem energii jądrowej do celów przemysłowych i wykorzystania technologii wysokotemperaturowych reaktorów w Polsce. Projekt zakłada uruchomienie w przyszłości całkowicie komercyjnego, przemysłowego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem HTR. Pierwszym krokiem będzie budowa w najbliższej przyszłości reaktora eksperymentalnego o mocy około 30 MW na terenie ośrodka jądrowego Świerk. Obecnie nad projektem i przygotowaniem instrumentów prawnych umożliwiających budowę i eksploatację reaktora wysokotemperaturowego pracuje konsorcjum w składzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Dzięki temu projektowi polscy fizycy, inżynierowie i eksperci uczestniczą w rozwoju tej nowej, obiecującej technologii.